you say? All right. This time I won. You're too late to sink my ship. Wbrew pozorom, statkiem, który nie nabiera wody, pływa się znacznie lepiej. Jednak w branży gier co jakiś czas pojawia się śmiałek, który próbuje udowodnić wszystkim, że jest inaczej. Pływania po dnie próbowało już BioWare, Bethesda czy Activision Blizzard, a kilka dni temu spektakularnie wyłożyło się Naughty Dog. Wyczekiwana przez fanów kontynuacja The Last of Us zamiast daty premiery doczekała się spoilerów, i to takich, które zdradzały kilka kluczowych elementów fabuły. Mimo że jest to ekskluzywny tytuł na PlayStation i powinien interesować tylko część graczy, to przeciek był na tyle duży, że nie dało się go zignorować. Poza tym te gry czasem przenikają do pecetowego świata, więc warto wiedzieć, co zawiera ta puszka, zanim się ją otworzy. Jeśli nie wiesz, czym jest The Last of Us, to w skrócie powiem, że jest postapokaliptyczną opowieścią o dwójce zupełnie obcych osób, między którymi wytwarzają się więzi rodzinne w trakcie wspólnego mordowania bandytów i pseudo-zombie, czyli taka typowo familijna przygoda. Joel, jeden z głównych bohaterów, na początku apokalipsy traci córkę. Później spotyka Ellie, która wyglądem przypomina Ellen Page. Fabuła niestety nie próbuje rozwinąć wątku podobieństwa, dając nam zastępczą historię. Dziewczynka jest zainfekowana rodzajem grzyba zamieniającego ludzi w zombie, tyle że ten zmutował, dając jej całkowitą odporność. Razem z Joelem oczywiście, chociaż z grzybem też, odnaleźć grupę Fireflies, która dzięki szczególnemu przypadkowi Ellie mogłaby wytworzyć lekarstwo. Gra, mimo że jest z 2013 roku, graficznie ledwo się postarzała. Przedstawia dość realistyczne spojrzenie na apokalipsę i wartość ludzkiego życia. Od razu widać, że Naughty Dog nie zmarnowało tych wszystkich godzin crunchu. Niestety jest to też jeden z powodów, które doprowadziły fanów i dewelopera do obecnej sytuacji. Crunch dla studia oznacza wiele godzin pracy i minimum snu. Czasem do sieci trafiają opowieści lub zdjęcia, jak pracownicy praktycznie zamieszkują w firmie, bo nie opłaca im się wracać do domu. Powszechnie ludzie traktowani są jak zasoby i właściwie nie ma w tym nic szokującego, jednak nie można zapakować ich w słoiki i trzymać na półce, korzystając z nich dokładnie wtedy, kiedy są potrzebni. W zasadzie można, ale w branży gier takie metody raczej nie przyniosłyby wiele pożytku. No chyba, że byliby to ludzie od promocji kolejnego Dooma. Nie wszyscy wytrzymują taki rodzaj presji. Rok temu czytaliśmy o bardzo napiętej atmosferze i załamaniach nerwowych w BioWare, jednak chyba mogę śmiało powiedzieć, że Naughty Dog przebił to swoją historią z marca. Były pracownik studia zdradził, że prace nad grą są tak intensywne, że ludzie trafiają do szpitala z przepracowania. Odsunięta premiera The Last of Us 2 w rezultacie dała szansę na dłuższy i bardziej wyczerpujący crunch. Naughty Dog przez swoje praktyki zaczął tracić specjalistów od animacji. Nikt nie chciał tam pracować i zmuszeni byli do zatrudniania ludzi z branży filmowej. Tym z kolei brakowało specjalistycznej wiedzy, co powodowało dodatkowe opóźnienia. Złym traktowaniem pracowników, a także uciszeniem tych, którzy nie wytrzymali i postanowili odejść, Naughty Dog zasłużyło sobie na złą reputację. A według byłego animatora studia, firma może pozwolić sobie na taką kulturę pracy, głównie dzięki głębokim kieszeniom Sony. No oczywiście, w końcu bez ekskluzywów konsola by tak dobrze się nie sprzedawała. To absurdalna technika, której od dawna przyklaskują sami gracze. To tak jakby zwierzęta hodowlane cieszyły się z przejażdżki do rzeźni. Ale mniejsza z tym, mówimy o Naughty Dog. Podobno źródłem ostatnich przecieków był pracownik firmy, który nie otrzymał wcale lub nie otrzymał części obiecanego wynagrodzenia. Znając historię dewelopera, trudno wykluczyć taki scenariusz. Sony i Naughty Dog na bieżąco usuwają niepożądane filmy z sieci, ale jest to tak skuteczne jak sikanie na płonący wieżowiec. W tym momencie możemy już mówić o próbach minimalizowania skutków kryzysu. Pojawiła się również nowa data premiery, która jest przesunięta zaledwie o 3 tygodnie od pierwotnie zapowiadanej. Możliwe, że Naughty Dog chce jak najszybciej wypuścić grę, wtedy nie będzie tracić fanów, a spoilery staną się zwyczajnym gameplayem. Jednak historia nie byłaby tak głośna, gdyby nie było w tym drugiego dna. Ostatecznie dlaczego The Last of Us 2 miałoby tracić fanów przez zwykłe przecieki? Owszem, jeśli historia opiera się na fabule, a ktoś nagle ujawnia ważne zwroty akcji wraz z zakończeniem, tracimy przyjemność samodzielnego jej odkrywania. Wiem, że są też osoby, które z tego powodu potrafią całkowicie zrezygnować z filmu, gry czy książki. W przypadku The Last of Us 2 rzeczywistość zderza się z plotkami i wyobrażeniami fanów. Niepokój pojawił się już 4 lata temu, gdy game director Neil Druckmann powiedział, że pierwsza część była o miłości i budowaniu więzi, natomiast druga będzie o nienawiści. Uspokajał również fanów, mówiąc, że nikt nie kocha tych postaci bardziej niż twórcy i nie wybraliby tego kierunku, gdyby nie uważali, że jest on słuszny. Niby fajnie, ale trudno uwierzyć w takie słowa, gdy na Twitterze ma opis Abuser of Characters. Z kolei nie tak dawno Troy Baker, aktor użyczający głosy Joelowi, zburzył spokój fanów, mówiąc: chciałbym, aby gracze byli otwarci na tę historię, a nie historię, którą chcieliby, aby została im przedstawiona. Jeśli podejdą do niej z otwartym umysłem, myślę, że będą mieli zupełnie inne doświadczenia, niż jakby zamknęli się na to, co przekazuje gra. Później Baker dodał jeszcze, że grę fani albo pokochają, albo znienawidzą, ale na pewno nie przejdą obok niej obojętnie. Takie oświadczenia są albo dobrą marketingową prowokacją, albo wskazują na to, że twórcy zamierzają wywrócić wszystko do góry nogami dla samej potrzeby wywołania szoku. I pewnie by się udało, gdyby nie przecieki.
Gdy czytałem komentarze pod spoilerami, wiele osób pisało, że ten, kto ujawnił fabułę, oszczędził im $60, więc wygląda na to, że jedna grupa odbiorców, o których wspominał Baker, już powstała. Pytanie, która będzie liczniejsza i co to będzie oznaczało dla studia w przyszłości? Druckmann uważa gry za formę sztuki i w tej kwestii się z nim całkowicie zgadzam, jednakże w dalszej części jego poglądów już się rozmijamy. Tutaj pojawia się pytanie, czy twórca ma prawo dowolnie zmieniać swoje dzieło po tym, jak już zostanie upublicznione. Podobny temat poruszył jakiś czas temu Joe Rogan na swoim podcaście. Jeśli Leonardo da Vinci przeniósłby się do naszych czasów i czerpiąc inspirację z Kojimy zamierzał domalować Monalizie kilka monsterów, a także czapkę z daszkiem McDonalda, a dodatkowo domalować jej brodę, żeby być na czasie z Eurowizją, to czy miałby do tego prawo? W końcu artysta daje początek dziełu, ale później staje się ono sztuką dla wszystkich, którzy ją podziwiają. To trochę tak, jakby sprzedał udziały swojego tworu. Druckmann, prowadząc historię The Last of Us na niespokojne wody i przylepiając grze kilka mainstreamowych łatek, w pewnym sensie próbuje zmienić coś, co teraz należy do wielu fanów. Graczom nie spodobało się twórcze wyładowanie na ich ulubionym tytule i postaciach, z którymi się zżyli, jak również wykorzystywanie gry do przekazywania politycznych poglądów. To posunięcie skrytykowali na Twitterze nawet ci, do których te dodatkowe przekazy były kierowane. Spoilerem też raczej nie będzie, jeśli powiem, że postaci kobiece, podobnie jak w Mass Effect Andromeda, dostały sporo cech męskich. And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. 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 Jest to dziwny, ale obecny w mainstreamie sposób walki z seksizmem. Ciekawe, czy The Last of Us 2 zacznie się od narracji w stylu, gdy Ellie dorosła i została młodym mężczyzną. Tak czy inaczej, w grze zobaczymy też nową postać, Abby, która wygląda tak. Według tego artykułu, męskie cechy u kobiet to również nowy widok The Last of Us, który ma być bardziej przyjazny osobom trans. Jak czytamy dalej, w Naughty Dog nie tylko trzeba się liczyć z crunchem, ale i koniecznością wyznawania pewnych konkretnych idei. Podobno może być to również powodem otrzymania wypowiedzenia. Plotki głoszą, że scenarzystka Amy Hennig, która przyczyniła się do sukcesu Uncharted, drugiego głośnego tytułu studia, musiała odejść ze względu na różnice w wizji projektu. Zatem jeśli szukamy dodatkowej przyczyny, dlaczego pojawiły się spoilery, to poza pieniędzmi równie wiarygodna wydaje się presja ideologiczna wywierana na pracownikach. The Last of Us już w pierwszej części dało głównej bohaterce wątek miłosny z inną dziewczyną i nikt nie miał nic przeciwko temu, szczególnie że ta historia była wiarygodna. Widać, akceptacja u fanów rozbudziła zapędy studia do przesuwania granic. Niestety wydaje się, że zapomnieli o tym, za co gra jest tak uwielbiana przez graczy. Trudno też powiedzieć, jak ta cała sytuacja odbije się na serialowej wersji The Last of Us, tworzonej we współpracy z HBO. Możliwe, że negatywne opinie drugiej części przełożą się na serial, szczególnie że filmowa wersja ma poruszać odważne mainstreamowe tematy. W całej tej sytuacji Naughty Dog nie zaprzeczyło przeciekom, a jedynie wystosowali taką wiadomość. Podkreślając, że to trudny moment dla fanów, choć dla nich na pewno jest trudniejszy, polecili też fanom, żeby starali się unikać spoilerów i żeby przeszli całą grę, bo na pewno warto. Ostatecznie, co innego mieliby napisać? Pytanie, czy grę warto przejść, bo fani czekali na kontynuację 7 lat i nareszcie będą mieli jakieś zamknięcie historii swoich bohaterów, czy może warto z punktu widzenia studia, które potrzebuje, szczególnie teraz, wypchnąć ten tytuł na rynek? Trudno powiedzieć, jak dobra będzie druga część. Spoilery odkryły najważniejsze punkty tej przygody, lecz dla hardkorowych fanów pewnie i tak najważniejsza będzie całość. Gorsza możliwość jest taka, że kontynuacja nie została stworzona z myślą o postaciach czy graczach, a raczej z chęci wykorzystania popularnego tytułu do wywołania szoku i przepychania ideologii. Jak jest w rzeczywistości, okaże się 19 czerwca i być może to wydarzenie będzie miało wpływ na kolejne takie produkcje. A ode mnie na razie to tyle, mówił Shifter z Ogrysków. Starałem się nie przemycać spoilerów, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej całej sytuacji, linki do źródeł zamieszczam pod filmem. Standardowo, jeśli chcesz być na bieżąco z Ogryskami, wciśnij przycisk subskrybuj, a także łapkę z kciukiem w górę lub w dół, jeśli wpadasz tutaj tylko, by sprawdzić, czy już straciłem głos. Jeszcze nie. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Jeśli nie wiesz, czym jest The Last of Us, to w skrupy... Jednak historia nie byłaby tak głośna, gdyby nie było w tym drugiego dnia. Tutaj pojawia się pytanie, czy twórca ma prawo dowolnie zmieniać swoje działo... Dowolnie zmieniać swoje ciało.